Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj zaproponuję Wam fajne zadanie, skokowe można powiedzieć, ale będziemy pracować na kawaletkach po takim dużym prostokącie. Ustawione przeszkody będziemy mieli w określonych odległościach i będą jeździć po liniach prostych z zakrętem 90 stopni 4 razy. Więc zapraszam Was do oglądania i do zainspirowania się moim poradnikiem do Waszego treningu, więc zapraszam. Zobaczcie, dziewczyny się rozgrzewają, już kończą w sumie rozgrzewkę w galopie. I zobaczcie, mamy tutaj zadanie ustawione takie, że zaczniemy. Tam na końcu jest leżący drąg. Po drągu galopujemy sobie po łuku do tego mini krzyżaczka i tutaj jest ustawione 16 metrów i od 16 metrów jest ustawione 21 metrów. I od 21 metrów dalej galopujemy tutaj do następnego krzyżaka, w którym dystans jest pozostawiony tak, żeby dziewczyny same szukały tej odległości. Po tym krzyżaku jest następna odległość i tutaj jest 13 metrów ustawione do płaskiego drążka. I dziewczyny będą na jedną i na drugą stronę jeździć, ale kolejnym zadaniem, które będą musiały zrobić, ponieważ jak się rozgrzejemy, będą musiały zrobić lotną zmianę nogi na tym drążku. I rozpoczynamy rozgrzewkę. Zosia z Oryxem, tak? Dobrze, tylko staraj się nie wychodzić przed konia, tak? Dobrze, Julka. Oryś i Julka, przerwa. Jedzie Daria i Helena. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I już wiemy, że chcemy... Teraz kolejne dwa siwki. Tak, i raz, dwa, trzy. Bardzo dobra decyzja. Tylko ręce po grzywie do przodu. I Arizonka. Tak, i raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, troszkę daleko wyszło, prawda? Trzymaj rytm, trzymaj rytm. Spokojnie, nie śpieszymy się. Bardzo dobrze. Tak, i następny koń. Równiutko galopuj i raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, właśnie o to chodzi. I raz, dwa, trzy. Dobrze, raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, okej, okay. Przerwa. Rozpoczyna pierwsza para, zadanie. To jest pola i emocja. I raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Tak, wycofuj troszkę ramiona, galopuj, galopuj spokojnie i łydką tylko podpieraj, żeby zmieniała nóżkę i spokojnie, pry, 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 dobrze. Już wiesz o tym, że musisz ją troszkę wycofać pola, prawda? I teraz robimy lotną, galopujemy spokojnie, patrzysz w prawo. Tak, spokojnie galopuj pola, za bardzo ją wpędzasz. Chcij, żeby to był spokojniejszy galop. Spokojniejszy galop. Tak. Galopuj, galopuj, zmieniaj nóżkę na drążku. No galopuj, no ty masz jechać w drugą stronę teraz, nie? Tak, tylko slalom gigant troszkę jest, nie? Czujesz, że jest trudno. Linia prosta. Dobrze, i raz, dwa, trzy. Dobra, przerwa. Poczyna druga para, Daria i Grancik. Tak, i rytm, rytm. Długie nogi obejmujesz, tak. I raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, i już równoważ, tak żeby ciebie też nie wciągał za mocno, prawda? Bo on też lubi czasem zacząć... Dobrze, super półparada. Bardzo dobrze, widzisz? I teraz super. I pamiętaj, teraz robimy lotną zmianę nogi, tak, równoważ, patrzysz już w prawo, myślisz o pomocach w prawo, tak, nóżka, za bardzo się pochyliłaś, postaraj się raczej dołem manewrować, prawda? Dobrze, dobrze, tak, spokojnie, rób swoje, to jest jego problem, tylko ty dbaj o to, żeby twój dosiad był podążający, ręka wysyłająca w przód. Pryt i galop, 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 popraw sobie, jedź jeszcze przez różowe drążki, galopuj tak, pod górę troszkę, nie przejmuj się, że jest leżący, bo on spadł, ale tak, żebyś ty dla siebie i dla niego skończyła na dobrze wykonanym ostatnim skoku. Tak, i raz, dwa, trzy, cztery. Galopuj dalej, pryt i galop. I spokojnie, galopuj, tak. Drążek,
Raz, dwa, trzy, skok, super. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, dobrze. Skup się, Helenka, na tym, żeby prowadzić konia cały czas wyprostowanego. I raz, dwa, trzy, cztery, dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, super. Raz, dwa, tylko nie wyskakuj tak do góry. Równoważ, bo widzisz, ona już zaczyna uciekać ci, nie? Więc pi, dobrze. Tylko nadążaj i za bardzo rękę obniżasz, tak? Pilnuj tego, żeby rozluźniać rękę. Miałaś jechać lotną zmianę. I raz, dwa, trzy. Widzisz, już zaczynasz szybko galopować, Helena. Wolniej. Pamiętaj, całym dosiadem robisz półparadę. Całym dosiadem. Nie unoś tyłka nagle na drążku. Wolniej. Spokojniej, przygotuj ją. Prowadź koń wyprostowany, patrzysz w prawo. Dobrze, tylko nie przekręcaj się tak w siodle. Prypry, prypry. Widzisz, prypry, Helena. Dlatego ja mówiłam właśnie, ty pilnuj, żeby ona nie wyskakiwała taki, nie robiła takich długich skoków. Popraw nóżkę i galop. Jeszcze raz. Wolniej. Przytrzymujesz, oddajesz. Przytrzymujesz, oddajesz. Helena, bliżej. Cały czas ją za daleko doprowadzasz. O właśnie, galop. Galop. I raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, przerwa. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, raz, dwa, trzy. Dobrze. Nie unoś tyłka. Siądź, siądź, siądź. Tak, rozluźniaj rękę. Czyli paluszki mają być mięciutkie. Dobrze. I siadaj w siodło, Julka, siadaj i prowadź cały czas na równej fuli. Równo, 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 super. Raz, dwa, trzy, cztery, dobrze. I teraz nóżka. Tak, galopuj, rób swoje, rób swoje. Ona ma, tak właśnie, bardzo dobrze, przerwa. Żeby koń galopował cały czas w równowadze i jak się podnieca na drążkach, to my musimy szybko to wyłapać. Tak, dobrze, Zosia. I bioderkami bardziej podążaj. Super. I teraz lewe ramię wycofaj. Domykasz łydkę. Dobrze. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dobrze. Dobrze. O to chodzi. Szukaj odległości. Bardzo dobrze. I teraz myśl o lotnej zmianie nogi. Tak, na kawaletce. Patrzysz w prawo, kontrola i łydeczka. Dobrze, tylko nie opadaj tak ramionami w dół. Tak, dobrze. I raz, dwa, trzy, cztery. Super. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dobrze. Teraz bardzo dobrze się ciałem zachowałaś. Pilnuj tylko, żeby dłonie nie opadały. Galopuj, galopuj. Teraz na złą nóżkę zagalopowałem. Myśl o zmianie. Tak, i teraz pry, pry, pry. I galop, 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 galop. Tak, tylko musisz wewnętrzną ręką odpuszczać, prawda? Nie? Tak? Dobrze. Dobrze, stabilna ręka. Jak on tutaj chce, dobrze, wycofuj ramiona. Dobra, blisko wyszło i galop, i galopuj. Tak, 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 domykaj rączkę. Łydkę raczej, tak, wycofaj ramiona. I do lotnej zmiany nogi. Dobrze. Tylko ręce troszkę wyżej, Daria. Staraj się nie pochylać tak mocno. I raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Troszkę za blisko. Domykaj łydkę. Zachęcaj go, Daria, żeby on dawał bardziej takie odkrągłe skoki, nie? Czyli nie chcemy wcale, żeby on... Tak, dobrze, galopuj, galopuj, galopuj. Raz, dwa, trzy, cztery. O, właśnie! Super! Czy ktoś zna bardziej słodkiego i kochanego huculka od Orisia? Oriczek. Dobry konik. Oj, tutaj Ecia Pecia. Emotka, dotarłaś do nas. Emotka. I gdzieś jest Grandzik jeszcze. Pokaż się. A, tu Arizonka przyszła, powiedziała, ej, co rozdają? Co rozdają? No rozdają, już wam daję. Ej, nie. Jeszcze tylko bym musiała Grancika zobaczyć. O, Grancik już Daria, o. Zsiadła, idziemy. Proszę, Grancik.
No, trening zaliczamy do udanego. Proszę bardzo, emocja. Proszę bardzo. Już wam. Proszę. O Jezu. Ecie, proszę. Jarizonka. Oj. Proszę bardzo. Pa, pa. Moi drodzy, to na tyle. Jak zobaczyliście, pokazałam wam błędy, które się pojawiały w treningu i dobre przejazdy dziewczyn. Te zadanie, uwierzcie mi, jak rozstawicie je na hali czy na placu, to sami się przekonacie, że naprawdę one nie jest łatwe, ponieważ wymaga od jeźdźca zdecydowanie prowadzenia konia w wyprostowaniu i utrzymywaniu cały czas właśnie tej aktywności zadu, napiętych mięśni brzucha i prawidłowego prowadzenia. Jak widzicie, z tyłu troszkę dziewczyny się rozgrzewają, czyli kończą, już nie rozgrzewają, tylko rozkłusowują konie. I często robimy tak, że dziewczyny zdejmują ogłowia i po prostu rozkłusowują się bez ogłowi. Więc dziewczyny tutaj już, nie wiem, czy będziecie widzieć. Pokażcie się bez ogłowi! Helena! Chodźcie się, pokażcie. Emocja? No, emotka też jest bez ogłowia. Nie polecam ogólnie wszystkim tego robienia, bo to już musimy umieć panować nad koniem. O, zobaczcie, Helenka sobie tutaj stępuje, Mizia, Arizonkę. No, a ja się będę żegnać, moi drodzy, z wami, bo muszę dać marcheweczki zasłużone rumaką. I do zobaczenia!